Teraz już skupiamy się na pojedynku numer 1, kategoria wagowa 48 kg. Po stronie Boruty olimpijczyka z Kieszradom Miglena Seliszka, 22 lata. Jej rywalką reprezentująca gospodarza Angelika Dytrych, 25 lat. Za moment zobaczymy obie zawodniczki, za moment dwa słowa na temat ich osiągnięć. Oczywiście, gdybyśmy spojrzeli tylko i wyłącznie na potencjał związany z wynikami, faworytką wydaje się Seliszka, która przecież reprezentuje na co dzień bułgarski Lewski Sofia, ma 22 lata i jeśli chodzi o stary kontynent, jest mistrzynią Europy U23 2017. To pokazuje ogromny potencjał. Z drugiej strony mamy zawodniczkę z Polski, reprezentującą w takim regularnym cyklu treningowym Cement Gryf Chełm, która jest wicemistrzynią Polski. Startowała także w Mistrzostwach Świata Juniorek w 2016 roku. Tam pozycja co prawda dalsza, ale potencjał z pewnością ogromny. Zatem spójrzmy, Bułgarka na naszych ekranach, oto pierwsza, która będzie tutaj walczyła. Mówiłem o jej tytułach na arenie międzynarodowej. Na pewno obiecująca, na pewno perspektywiczna, 22 lata. Myślę, że w przyszłości będzie bardzo głośno o tej zawodniczce, a czy głośno będzie również o Angelice Dytrych? My jako kibice z Polski wierzymy w to z pewnością bardzo, bardzo gorąco i będziemy trzymali kciuki. Damian, jeśli chodzi o ten pojedynek otwierający, bowiem zawsze mamy tradycyjnie 9 pojedynków w całym spotkaniu, 3 w stylu wolnym, 3 w klasycznym i 3 w zapasach kobiet. Jak byś tu ocenił szansę jednej i drugiej? Niestety dla gospodarzy, wydaje mi się, że Angelina jest tutaj na nieco straconej pozycji. W walkach półfinałowych dwukrotnie przegrała. No, zobaczymy, może gdzieś się obudzi, może złapie ten drugi wiatr w żagle na walki finałowe. No, nie ukrywajmy, że Seliszka jest zdecydowanie... Może nie zdecydowanie, ale ciut lepszą zawodniczką. Stawiam tutaj 40 do 60 dla Seliszki. No i zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajmy o tym, że to jest sport. Poza tym mobilizacja, atut własnego terenu zawsze wyzwala dodatkowe pokłady energii. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Angeliki Dytrych. Przypomnijmy także zasady. Każda runda 3 minuty i dwa słowa na temat punktowania. Każda runda po 3 minuty z przerwą 30-sekundową. Ta walka, kobiety walczą w stylu wolnym, czyli... Całe ciało od kostki do czubka ostatniego włosa. Jeżeli chodzi o przepisy, to są bardzo łatwe. Już nieraz na antenie TVP Sport tłumaczyłem widzom, ale przy okazji finału wytłumaczę jeszcze raz. Każdy rzut z góry poprzez łopatki to są 4 punkty. Każdy rzut z góry na brzuch to są 2 punkty. Wyjście za matę to jest 1 punkt. W pozycji parterowej wózek czy klucz, kolokwialnie mówiąc, przewrócenie zawodnika na łopatki to są 2 punkty i wyniesienie w górę, suples z wyniesienia to są 4 punkty. W stylu wolnym suplesy rzadko się zdarzają, częściej w stylu klasycznym. Minuta 30 tej rywalizacji w pierwszej rundzie za nami. Rywalizacja otwierająca te zawody finałowe Krajowej Ligi Zapaśniczej. Na razie minimalne dwupunktowe prowadzenie Migleny Seliszki, zawodniczki gości, która będzie miała jeszcze kolejną szansę, bowiem teraz Angelika Dytrych w parterze i przed szansą powiększenia przewagi Bułgarka. No, tak jest, sędzia daje 2 punkty, to jest to, o czym mówiłem, zawodnik pod kątem 90 stopni przechylił się bardziej do maty, kolejne 2 punkty. To jest ewidentnie jak gdyby mniej efektowne, rozmawialiśmy o tym, żeby zmienić, żeby nie można było dwóch wózków pod rząd robić od przyszłego sezonu. Na pewno zmienimy to w przepisach, tak aby zawodnik po wykonaniu jednego wózka zabierał się do kolejnej, innej, ciekawszej akcji, żeby kibic z zewnątrz mógł poznać szerszy repertuar techniki w sporcie zapaśniczym. No tak, bo mieliśmy tu wielokrotnie sytuacje podczas całego sezonu takie, kiedy zawodnik jak już złapał dobry uchwyt, no to robił tych wózków jeden za drugim do zakończenia pojedynku przed czasem, ale to już jest historia. Teraz skupiamy się na kolejnej akcji w wykonaniu zawodniczki gości i kolejne 2 punkty pokazuje Artur Michalkiewicz i ta przewaga zaczyna bardzo niebezpiecznie rosnąć, bowiem no coraz bliżej zakończenia całej walki już w pierwszej rundzie.
Przypomnijmy, że przewaga techniczna, 12 punktów przewagi, kończy walkę przed czasem i położenie zawodniczki na dwie łopatki, zawodniczki, zawodnika również kończy walkę przed czasem. Tym samym zawodnik, wygrywając w taki sposób, zdobywa dla swojej drużyny 4 duże punkty. Z pewnością taką taktykę nakreślili swojej zawodniczce szkoleniowcy Boruty Olimpijczyka z Giesz Radom, bo każdy, nie oszukujmy się, zna potencjał zawodników. Oczywiście nie we wszystkich walkach będzie to tak klarowne, bo będziemy mieli pojedynki naprawdę bardzo wyrównane, ale jeśli chodzi o bój Dytrych i Seliszki, tutaj no wszystko było dość przewidywalne, tak to nazwijmy, i to wszystko potwierdza się, jeśli chodzi o tę pierwszą rundę na razie na macie. Zdecydowane, bardzo duże, wysokie prowadzenie Migleny Seliszki, której tak naprawdę już bardzo niewiele brakuje do tego, aby zakończyć tę rywalizację przed czasem i przede wszystkim mocno otworzyć dla swojej drużyny ten pojedynek, bo tak jak wspomniał Damian Fedorowicz, prezes Krajowej Ligi Zapaśniczej, który komentuje cały praktycznie sezon ze mną tę rywalizację, już będą wtedy 4 punkty na koncie gości. Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, patrząc na zestawienie par zawodników, bardzo wielkie znaczenie będzie miało, jak ci zawodnicy będą wygrywali. Czy będą wygrywali właśnie bardzo wysoko z zapisem 4-punktowym, czy będą wygrywali nisko na punkty z zapisem 3-1. Myślę, że to będzie znaczące w końcowym wyniku meczu. Próbuję kolejnego obejścia. I mamy wyjście za matę, 1 punkt. Na razie 1. Tutaj nie dała się złapać na kolejne sprowadzenie do parteru Angelika Dytrych, ale i punkt straciła. 9-0 w tym momencie prowadzi Seliszka. To oznacza, że tylko 3 punkty dzielą zawodniczkę gości od zwycięstwa tutaj przed czasem i dopisania do konta swojej ekipy 4 oczek. W poprzednim meczu w fazie grupowej te dwie drużyny walczyła w barwach HKS-u inna zawodniczka, która z moich informacji ma kontuzję, ale może na rewanżowy mecz finałowy wyzdrowieje i już będzie w składzie HKS-u. Zupełnie bezradna w konfrontacji z Seliszką wydaje się Angelika Dytrych, choć teraz próbuje jeszcze bronić tych kolejnych punktów, ale 2 następne oczka na koncie Seliszki i już będzie 11-0. Pewnie narożnik Angeliki jasno jej powiedział, że ma przegrać tą walkę, znaczy przegrać, złe słowo. Ma trzymać jak najdłużej wynik taki, który da przynajmniej punkt. Tak jest, bo oni doskonale sobie zdają sprawę, że ten punkt w końcowej fazie meczu może być na wagę złota, no ale Angelina, widać, nie ma tutaj sposobu na zawodniczkę z Boruty. Ma 1 punkt, który dzieli ją przed wygraniem przez przewagę techniczną. Mamy kolejne 2 punkty. To jest 13-0. To jest koniec walki. I 4 duże punkty dla ekipy Boruta Olimpijczyk. Bez niespodzianki w pierwszym pojedynku otwierającym rywalizację w meczu numer 1 Krajowej Ligi Zapaśniczej. Zwycięstwo Migleny Seliszki w barwach Boruty Olimpijczyka z Giesz Radom. Na dodatek przed czasem, co oznacza, że goście prowadzą na otwarcie 4-0. Ale pamiętajmy, że tych asów atutowych, jeśli chodzi o skład gospodarzy, jeszcze będziemy mieli mnóstwo.